Cześć kochani, tu Hisjalar and Beauty, witam Was na kanale. Dzisiaj będzie film na życzenie widzów, bo ja czytam wszystkie Wasze komentarze, no i była prośba, abym sprawdziła ten podkład, czyli Liren Vitamin Glow. Kupiłam wszystkie trzy kolory, więc dzisiaj go sobie sprawdzimy. Będą też swatche wszystkich multichromów od Glam Shopu, jakie posiadam. No i pewnie jakieś też wplotę w makijaż, a makijaż będzie dzisiaj w klimacie jesiennym, no bo tło zobowiązuje. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam do pokazania, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, tu Hisja z przyszłości. Z racji tego, że od momentu nagrania filmu do momentu montażu, publikacji minęło sporo czasu i zdążyłam dokupić kolejne multichromy, więc mam w tej chwili już wszystkie multichromy, więc tak jak będziecie w filmie słyszeć, że na przykład jakieś mi się kończy, czy na przykład swatche na ręce Wam migną inne niż te, które teraz Wam pokażę, to właśnie z tej przyczyny. Nie przedłużając, przechodzę do pierwszych swatchy multichromów. Pamiętajcie, jest ich 16, mam ich wszystkie. Pierwsza trójka to jest tak, Ballet, Exotic i Disco Duo. Oczywiście robię też swatche na ręce, ale to pokażę Wam potem jeszcze przy przygaszonym świetle. Na chwilę obecną tak Wam przybliżam i oddalam, żebyście widzieli i w ostrości, i bez ostrości. No ja mistrzem swatchy nie jestem, no ale staram się Wam pokazać te kolorki. I Ballet jest taki no błękitno-różowy. Exotic jest błękitno-stalowo-fioletowy i Disco Duo jest zielono-różowawo-złoty i Ballet jest cieniem gładkim, natomiast Exotic i Disco Duo są to cienie płatkowe. Kolejna trójka i mamy tak niebieski smok. Z niebieskim smokiem robiłam już jeden makijaż, jeżeli go znajdę, to Wam podlinkuję. Tutaj mamy Wariat, to jest ulubiony cień mojej mamy, oraz niebieską Lagunę. Niebieski smok oraz Wariat to są cienie gładkie, błękitna Laguna jest płatkowa. No i tak, niebieski smok jest granatowo-fioletowy, natomiast tutaj Wariat jest różowo-fioletowy, a niebieska Laguna, jak widać, to jest trochę niebieska, trochę zielona, w zależności po prostu od tego, jak pada na nią światło. I kolejna trójka. I tak, tutaj mamy Multi Jednorożec, OMG i Różowa Żaba. Wszystkie są to cienie gładko zmielone. Multi Jednorożec jest trochę podobny do Wariata, jak można zobaczyć. Tu i tu. Natomiast Multi Jednorożec jest chłodniejszy i ma poświatę taką zielonkawą. Tutaj ja naprawdę staram się tą ręką machać, żeby jakoś to łapało światło. Następny to jest OMG. OMG jest typowym żukiem. Tak jak są te żuki w lesie, to jest dokładnie taki kolor, nie? Że on się właśnie mieni fioletowo i zielono, nawet trochę niebiesko. Bardzo ciekawy cień. No i mój ulubiony, który dzisiaj Wam pokażę w makijażu, czyli Różowa Żaba, który właśnie mieni się od zieleni poprzez róż, nawet trochę borda. Bardzo ciekawy cień. Kolejna trójka i teraz będą już tylko cienie płatkowe. I tak, pierwszy to jest Miód Malina, drugi to jest Wirtualny Róż oraz Zaczepny. I Miód Malina to jest różowy ze złotą poświatą. Wirtualny Róż to jest róż z fioletowo-niebieską poświatą, a Zaczepny to jest złoty z trochę taką zielonkawą poświatą, bym powiedziała. I ostatnia czwórka. Tutaj mamy Jadowity, który jest limonkowym ze złotem. Następny jest Alternatywka, która jest różem opalizującym na właśnie złoto-zielono. Następny jest Sztos na Bis, to jest błękit opalizujący na róż i na złoto.
Oraz ostatni to jest hit, to jest fiolet opalizujący na zieleń i złoto. I teraz pokazuję Wam wszystkie swatche. O, tak żeby się w kadrze zmieściły. O, tak się prezentują. Ja oczywiście jeszcze przygaszę lampę, żeby dokładniej Wam jeszcze pokazać te kolory. Ale tak jak widzicie przy świetle, to one w zależności od tego pod jakim kątem są, to różnie wypadają. Wiem, że trochę może długo te swatche, ale szczerze mówiąc ja wolę, żebyście mogli się przyjrzeć, bo to jednak są cienie drogie, bo no, poza promocją one kosztują 49 zł za sztukę. Natomiast teraz są na Black Friday za 39 zł, w związku z czym no, dyszkę taniej, więc spora promka. No a to niestety, jeżeli chodzi o multichromy, to ja je uwielbiam, dlatego mam wszystkie, bo one potrafią jako jeden samodzielny cień zrobić makijaż. Teraz przygaszę Wam lampę. Od Hisi z przyszłości to będzie wszystko. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, że zrobiłam taką dogrywkę, że inna stylizacja, że w ogóle w kitce. Tak, ja tak wyglądam na co dzień. Ja tak chodzę do pracy. Bez makijażu, włosy nisko w kucyk, bo jak moje włosy są na tyle ciężkie, że w wysokim kucyku to umiera mi kark. Golf, było mi ciepło i to jest moja stylówka do pracy. Ja tak wyglądam na co dzień. Ale się już nie rozwodzę, bo Hisia z przeszłości czeka i chce się malować. Więc w takim razie nie zajmuję Wam więcej czasu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No wiecie, no ja tutaj Wam pokazałam 800 w cieniach, więc proszę o łapkę w górę koniecznie za to, że pokazałam wszystkie multichromy. No i przekazuję głos Hisi z przeszłości, która chce się już malować. Jak widzicie, kochani, już podniosłam grzywkę, zbliżyłam Was do siebie i zaczynamy od bazy. Bazą moją dzisiejszą będzie Hean Stay On Professional Eyeshadow Base. Tutaj mam nakrętkę, świeżo odpakowałam, więc widać nieruszane. Tutaj miało też takie sreberko, żeby nie wysychała, więc teraz wezmę pędzel, to jest O121. No i nabrałam tą bazę na pędzel, no i na powiekę. Oczywiście jedno oko zrobię w kamerze, drugie poza kamerą, tak jak zawsze, żeby było szybciej. Jak widać, baza nie posiada koloru, no będę musiała przeżyć, wiecie, że tak nie lubię. No ale dobra, przechodzimy do pędzla też z Glam Shopu O131 i nakładam matowy beż na nieruchomą powiekę. No będzie matowy cielak. Teraz przechodzę sobie do takiego puchatego pędzla, to jest Hakuro J740 i nakładam na niego żółty, jest to żółty od Mio, to jest ten omk i nakładam go na tą właśnie część nieruchomej powieki. Teraz biorę sobie pędzel, to jest O122 z Glam Shopu. Biorę cień czerwony, czyli nieświęty. To jest pojedynczy cień z Glam Shopu. I nakładam go w załamanie powieki.
teraz wezmę sobie pędzel, to jest Glam Shop, ale jakaś taka kolekcja limitowana, bo nie ma numerka, więc pewnie jakiś set świąteczny, taki mały, puchaty, i na niego wezmę sobie pomarańczowy cień, żeby jeszcze sobie granice przeblendować. To jest z palety numer 1 u mnie, więc Wam napiszę, z jakiej palety pochodzi ten pomarańcz. No i teraz sobie po prostu przeblendowuję granice pomiędzy tym żółtym a tą czerwienią. Zbiorę pędzel trochę mniejszy, to jest GB12, biorę sobie z powrotem żółty, bo trochę mi się zatracił, zwłaszcza we wnętrznych kącikach, w związku z czym go sobie dokładam. Trochę grubo. Dobra, się to wyczyści. Tak czy owak dokładam. Wracam do pomarańczu. Ale nie dokładałam już go na pędzel. I z powrotem czerwień. Tutaj dopakowuję. Teraz bardziej go będę wklepywać niż rozcierać, bo niestety przy rozcieraniu ten nieświęty, przez to, że jest bardzo lotny, to bardzo mocno wytraca pigment, a mi zależy na intensywnym efekcie. I teraz na pędzel GB16 nałożyłam taki ceglasty cień, który pochodził z palety Złota Era. I już w samo załamanie po prostu go nakładam. No i sobie jechałam. Wracam do żółtego. No i teraz taki precyzyjny pędzel, to jest MBP20 od Many Brushes. Wracam sobie do matowego beżu. Przeczyszczam przestrzeń pod łukiem brwiowym. Oto ciniowanie matami mamy tutaj zrobione. Teraz przejdę sobie do tych multichromów i tak myślę, który by wziąć. Opaska. Czyli zasadniczo najlepiej bym pasował ten pierwszy do wewnętrznego kącika, ale nie wiem, czy mi go starczy, bo zostało mi go dosłownie odrobinka. Wydaje mi się, że zastosuję właśnie ten na ruchomą powiekę, czyli tą różową żabę, bo ona taka właśnie jest taka trochę jesienna. Tak, więc wezmę sobie płaski pędzel, to jest GB15, no i nakładam sobie na nią tą różową żabę. Tutaj, jak widzicie, nie przeczyszczam nawet, bo nie robię cut crease'a, a ja znam ten cień i wiem, że on mi pięknie pokryje, bo on zapewnia naprawdę pełne krycie. Jak widzicie, no po prostu dla mnie epic. Pięknie po prostu się ten cień mieni. Ja naprawdę widzę tutaj po prostu całą ferię barw, tak? Od różu, złoto, zieleń. No bardzo, bardzo właśnie ładnie to wygląda moim zdaniem. Teraz biorę sobie GB16 i spróbuję jeszcze odrobinkę alternatywki dać wewnętrzny kącik. Aczkolwiek nie wiem, czy mi starczy tego cięcia, bo mam po prostu dosłownie resztkę. Odrobinka, ale nie widzę tego w kamerze, ale na żywo dodało to trochę. No ale ogółem multichromy to są takie, że wystarczy jeden błysk i robi cały makijaż. No ale chciałam Wam pokazać jeszcze jakiś, nie? To teraz przejdziemy do dolnej powieki. I na dolną powiekę wezmę już kultowy dla mnie cień, czyli ławkowy. I wzięłam pędzel z kolekcji Pokusa, taki z holotrząkami. I sobie tutaj, jak widzicie, ja się w ogóle osypem nie przejmuję, tak, to po prostu sobie zaraz wyczyszczę. Tutaj łączę w zewnętrznym kąciku ten błysk właśnie z tym ławkowym.
Troszkę nawet go nałożę na tą górną powiekę, w ten zewnętrzny kącik. Jakby co, w tym miejscu nie ma żadnej palamy, ja w tym miejscu mam pieprzyk. Wracam sobie do tego pędzla z tym ceglastym, bo można powiedzieć, że go trochę zatraciłam. Więc sobie tutaj po prostu przy tej granicy z błyskiem go lekko dokładam. Ale nic nie nakładałam na ten pędzel, po prostu tak jak miałam brudny pędzel, tak go dokładam. Tak nie chciałam. Przegięłam. Starza się tak, ja też czasem mam takie wtopy, więc teraz wyszło po prostu za bardzo cut-crease'owo, więc wezmę sobie pędzel Pagano P011, to jest naprawdę taka bardzo drobniutka kuleczka. Biorę sobie żółty, żeby właśnie ten ceglasty z tym żółtym pomieszać. One powinny się połączyć w taki lekko pomarańczowy. Jeżeli się nie połączą, to po prostu na ten pędzel nałożę pomarańcz. No i teraz też taki drobniutki pędzelek, pomarańcz i przejeżdżam sobie po prostu po tym pomarańcz. Na pędzel od ceglastego nakładam nieświęty i tylko i wyłącznie tutaj w tym zewnętrznym kąciku go dokładam, ale tak właściwie to wklepuję bardziej niż blenduję. Miało być smoky, wyszło mi cut-crease'owo, ale będę miała sporo do powiedzenia potem, więc oglądajcie do końca. A ja wezmę jeszcze błękitną lagunę, biorę ją sobie na pędzel GB16 i nakładam tutaj od strony wewnętrznego kącika. Tak mniej więcej do połowy oka. Czas zmyć osyp, czyli płatek kosmetyczny, płyn micelarny. Składam na pół. Rozduszam, tak jak zawsze. No i pozbyłam się osypu, jak widzicie, go tu jest cała masa. I przeciągam. I to samo zrobię z drugim okiem. Przemyję sobie twarz, podkręcę rzęsy i wracam do Was na tusz. Rzęsy podkręcone zalotką, tu osyp oczyszczony, na twarzy mam pielęgnację. A teraz przechodzimy do paskary Maybelline Lash Sensational Sky High. Wszyscy się na YouTubie zachwycają tą maskarą nadal, tak, bo ja wiem, że to nie jest nowość. No była na promocji w Rossmanie za 35 zł, więc ją kupiłam. Złamałam się, kupiłam niepolską markę, ale stwierdziłam, muszę spróbować. To oczywiście 7 dych, bo tak jak ona normalnie kosztuje w Rossmanie, to jest w ogóle jakaś abstrakcja. W życiu bym za nią nie dała, bo ogółem uważam, że kupowanie tak drogich tuszy do rzęs jest bez sensu. Tak, miałam tusze Lacombe, Diora i tak dalej, to już jest w ogóle abstrakcja. No i ale pokażę Wam, jak wygląda ten tusz na moich rzęsach. To nie jest pierwsze użycie, on jest otwarty od tygodnia. Tak, żeby właśnie, żebyście mogli zobaczyć pełnię jego możliwości, że tak to ujmę. To jedziemy z pierwszą warstwą. Rzęsy naprawdę bardzo się starałam, żeby bardzo dokładnie podkręcić zalotką. To podkreślam. Jedna warstwa kontra zero. Jedziemy z drugą warstwą. Dwie warstwy kontra jedna. Jak widzicie, przy dwóch warstwach już mi rzęsy skleja i z każdą sekundą widać, jak mi skręt opada. Dobra, ja jeszcze wytuszuję dolne rzęsy. Jeszcze
jeszcze tutaj w wewnętrznym kąciku paru rzęs mi nie złapało, to tylko czubeczkiem sobie przejadę. Widzicie ten zewnętrzny kącik? Jak się wyprostowały? Ja wiem, jestem uwolona od tuszu, ja się zawsze uwalę. Ale do... one były mocno podkręcone zalotką. Jak widzicie, te rzęsy są mocno sklejone, więc ja już poza kadrem sobie spróbuję je troszkę rozczesać, po prostu wyczesać nadmiar tego tuszu i przykleję sztuczne. I wracam do Was na podkład. Kochani, wracam do Was, rzęsy przyklejone. Mam na sobie model Samantha marki własnej Hebe. Ogółem polecam te rzęsy z Hebe. One mają tak turbo cieniutką żyłkę, że naprawdę no, mogłabym spokojnie nie robić kresek, ale właśnie stwierdziłam, przez to, że te rzęsy były tak posklejane, moje naturalne, że po prostu no, musiałam po prostu troszkę ukryć to sklejenie, żeby to jakoś wyglądało. Troszkę nisko mi poszła kreska, ale to sobie jeszcze poprawimy, po prostu zrobię bardziej trochę takie mroczne oko. A teraz przechodzimy, jak widzicie, już mam swatche podkładu na twarzy. Tak chwilę już sobie leżą, żeby właśnie zdążyły sobie przeschnąć. No i teraz Wam pokażę, jak one wyglądają na świeżo, a jak właśnie są te zastygnięte. No to mamy kolor numer 1. No jak widzicie, dość mocno ściemniał. Tutaj Wam dołożę. 2. I 3. No jak widać, ciemnieją i to dość mocno. Tak, na, można powiedzieć nawet 2-3 tony, jeśli nie lepiej. W sumie waham się w tej chwili między 1 a 2, bo 2 jest bardziej neutralna. 1 jest bardziej żółta, natomiast 1 no jednak jest jaśniejsza. Z racji tego, że nie mam jakoś super dużego dekoltu, ale no jednak już samopalacza nie mam na sobie, przynajmniej nie na twarz dekolt, no na rękach mi troszkę zostało, ale tam już niewiele, już zasadniczo schodzi, więc po prostu nałożę sobie tą 1. No ale od razu zaznaczam, że po prostu bladziochy nie mają czego szukać w tym, bo no jak widać mocno ciemnieją, a kolory nie są same w sobie jakoś super jasne, no bo ja do turbo jasnych nie należę. Wiadomo, nie jestem jakaś ciemna, ale mam taki typowy słowiański odcień skóry, no typowy. Dobra, to ja zmywam swatche i nakładamy podkład. Wyłożyłam sobie trochę na rękę tej 1 i będę nakładać gąbeczką z Glam Shopu. Zacznę sobie od tej strony, no bo tutaj mamy tą moją czerwoną diodę, jakiś wulkan mi po prostu rośnie. Więc zobaczymy też od razu krycie. No, kolor jak ściemnieje będzie w punkt, myślę. No jak widzicie, podkład jest faktycznie rozświetlający, bo jak widać ta skóra jest świetlista, żadnej bazy rozświetlającej przecież nie nakładałam. No, koloryt wyrównany, natomiast no wiadomo, na doskonałości mi nie przykrył. Mam tutaj na brodzie, tutaj, więc po prostu dołożę sobie kamuflaża od Glam Shopu i będę go nakładać pędzlem z T134. To jest takie kopytko, taki zbity pędzel. Też go trochę tam pod oko. I teraz przejdę sobie do korektora z AA Wings Gentle Nude. Test tego korektora był już na kanale. Jak widać, sprawdził mi się, więc do niego wracam. Który ja mam kolor? 2 beige. Więc tylko tutaj sobie dokładam w dolinę łez. Wracam sobie znowu do gąbeczki. Przestrzeń pod okiem przypudruję pudrem z Claresy. Też był już test jego na kanale, ale wolę mieć pewną okolicę pod oczami. I T127 pędzel. Teraz przejdziemy do pudru od Hean Photo HD Powder, utrwalający
puder z efektem blur. Jakby co, nie testuję nowego pudru i nowego podkładu. Ja ten podkład już znam, więc Wam będę mogła co nieco o nim powiedzieć, natomiast puder jest dla mnie nowy. No jak widać, puder mnie trochę rozjaśnił, więc będę bladzioszkiem. Miałam nałożyć róż mokry z Glam Shopu w kolorze faworyta. No dobra, zobaczymy, w razie czego się zmyje i nałożę jeszcze raz. Dwa paseczki zrobię, no i wklepię gąbeczką. No zobaczymy, czy to się da, czy mi nie zniszczy to wszystkiego. Jak widać, róż dał radę się nałożyć nawet na przypudrowany podkład, ale teraz go przypudruję ponownie. Pędzel to oczywiście był T119, czyli ten mój ulubiony wielki. Musiałam sobie na biurko wysypać ten puder, no bo na wieczko, bo się nie zmieścił ten pędzel. No i teraz wezmę boki twarzy, przypudruję pudrem rozświetlającym z Hean. Ja mam go w kolorze nude, też świeżutki. I pędzel to jest GB01 i tutaj boki twarzy sobie omioteń. I teraz przejdę sobie do rozświetlacza. I rozświetlacz to będzie Ingrid Mermaid Glow. Ten rozświetlacz, jak widzicie, nie jest już w opakowaniu, ponieważ przyszedł do mnie cały potłuczony z Contigo. I więc go wpakowałam po prostu do takiego pojemniczka. Zobaczcie. Część już sobie ugniotłam. Teraz wezmę pędzel T128 z Glam Shopu. Nabieram sobie trochę go na pędzel. Wpracowuję na wieczku. Kochani, bateria mi padła, w związku z czym poza kadrem zrobiłam brwi. Brwi kredka numer 3 z Glam Shop właśnie mi się skończyła, więc jednak brew może być ciemniejsza. Żel Jimmy Brown z Benefitu. Tutaj go mam. O, mam tu syf niesamowity. I na linii wodnej jest kredka z Lamel żółta. A ten błyszczący kącik, który widzicie, to jest eyeliner z Golden Rose. Cały czas żyjemy nowościami, a jest bardzo wiele produktów, które były hitowe parę lat temu i nadal są moim zdaniem świetne. I na przykład ten eyeliner złoty, takie typowe żółte złoto, no moim zdaniem rewelka, ja nadal lubię do niego wracać. Zwłaszcza, że do tego wewnętrznego kącika, no bo jak wiecie, to nie jest łatwe, żeby wyciągnąć ten wewnętrzny kącik, tak właśnie taki szpic. Ja tutaj dosyć mocno go wyciągnęłam tym razem. Brokat więcej wybacza, najzwyczajniej w świecie. To tak, rozświetlacz, no jak widzicie, blask jest z kosmosu, jest to typowo drobinowy rozświetlacz. Przede wszystkim trzeba wpracować go w pędzel, tak, że nakładamy i wcieramy, potem na przykład o rękę, ja na przykład to zrobiłam owieczko od tego pojemniczka, ponieważ jeżeli go nałożymy tak od razu, no to będzie po prostu blask już nie do okiełznania. Szczerze mówiąc, no może jak jest sprasowany w opakowaniu, może działa lepiej, może nie jest aż tak nieprzewidywalny. Ja osobiście wolę zdecydowanie sezon na blask z Glam Shopu albo nowość od Mio, ten rozświetlacz Glow Sister Miodzio. On jest też drobinowy, ale on nie rozjaśnia, nie przyciemnia. Tutaj troszeczkę tego jakby rozjaśnienia widzę. No ale dobra, przeżyjemy. Teraz przejdziemy może co do ust, nie? Żebym tak nie straszyła. No to wezmę konturówkę. Jak ją znajdę? A, z brwi nie skończyłam. Żel z Hean, jeżeli nie powiedziałam. Ten Lamination, on był w ulubieńcach roku. Nadal lubię go stosować, zwłaszcza, że teraz się skończył mi w końcu ten z Benefitu. W końcu. To konturówkę wezmę z Inglota w kolorze 856. No, mucha mi tu lata. No oczywiście karta się zapełniła.
Tak, muszę się w końcu nauczyć, że jak pada mi bateria, to zaraz mi się zapełni karta. Dobrze, teraz po tej kontrówce, jak widzicie, dość mocno sobie dolną wargę wyjechałam. Wezmę wapika. Dawno nie było, pomadka z Glam Shopu, ja ją bardzo lubię, ona ma taki fajny, głęboki kolor. Więc właśnie dzisiaj będą czerwone usta, dawno nie było. Więc sobie nałożę. Uwielbiam tą czerwień po prostu. Och, aż mnie kusi, żeby zostawić to tak w macie. Ale nie zostawimy tego w macie. Niech sobie chwilę przestygnie. Zrobimy sobie dolną powiekę do końca. Wracam sobie do ławkowego. Tutaj troszeczkę wzmacniam. I rozblendowuję troszeczkę w dół. Ja przepraszam, że ta mucha lata. Mam nadzieję, że jej nie widzicie i nie słyszycie, ale po prostu nie mam czasu teraz na nią polować. Przykro mi bardzo. Wracam sobie do niebieskiej laguny. Głowa w dół. Tylko jest celowo, żeby jak mi się jakoś osypią drobinki, to żeby nie na policzki. I teraz biorę sobie kolejną GB16, przydałaby mi się jeszcze jedna Pagano, ale jest w praniu. Biorę sobie czerń, ale tak tyci na czubeczek. I tutaj sam zewnętrzny kącik sobie wzmacniam i łączę z kreską. Rozważyłam się wydawać właśnie, że dziwnie układam głowę, ale właśnie staram się uniknąć osypu. Sobie biorę i tak minimalne ilości, ale mimo wszystko. Ja to nie znam umiaru. Znowu ławkowy. Po prostu sobie teraz rozcieram. Dobra, tak to zostawię, nie będę już więcej kombinować, bo dzisiaj za dużo rzeczy mnie rozprasza, a już mnie czas nagli. Wezmę zieloną maskarę. Jeszcze sobie końcówki rzęs z nią chcę potraktować górnych. Zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Taka ciekawa jestem po prostu. Ej, ją widać nawet. Ona jest bardziej morska niż zielona, no ale... Takie uspójnienie z tą dolną powieką, która mi poszła po prostu za daleko, to ten zielony akcent, taki morsko-zielony, ciemno-zielony na tej górnej linii, rzęsach, na właśnie na końcóweczkach ładnie moim zdaniem wygląda. No to przechodzimy jeszcze, dokończamy usta. No i mam olejek z Pierle René, ten słynny. W ogóle piękne opakowanie, muszę powiedzieć. W ogóle to jest w kartoniku i ja mam kolor 02. I muszę powiedzieć, że naprawdę, no kurczę, pięknie wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na tych czerwonych ustach. Może trochę je uspokoi. No, zobaczymy. No nie, nie uspokoił, a wręcz pobudził kolor. Ładnie pachnie, tylko nie wiem czym. Trochę pomarańczowo. Tak jakby. Dobra, no to zostaje nam mgiełeczka. Mgiełeczkę mam z Belle, z Biedronki, ale to niestety już jest pewnie niedostępna. Tak sobie pomyślałam, że te usta tak mocno się teraz wybijają i jest po prostu miszmasz. Więc wiedziałam, że skoro tak jest miszmasz, to nałożę sobie jeszcze krem brokatowy z Glam Shopu Festival. On tak wygląda. I nałożę go pędzelkiem ostro, więc będę go dosyć delikatnie nakładać. Przynajmniej taki mam plan. Może palcem? Chyba palcem będzie mi wygodniej. Tu mi się za dużo nałożyły. Strapie te duże.
Czy ja mówiłam, że nałożę delikatnie? Myliłam się. Bo ja się nie umiem powstrzymać w momencie, kiedy ja mam do czynienia z brokatem. Tak, trochę przesadziłam, może parę tych dużych jeszcze zdrapię. No ale zaraz wracam do Was na podsumowanie. Kochani, i tak prezentuje się skończony makijaż. Jak Wam się podoba? Piszcie koniecznie w komentarzach. A ja przejdę do podsumowania. Tak, usta zmieniłam, bo były nawet jak na mnie za mocne do tego oka. Za dużo się dzieje już z tymi piegami brokatowymi, więc tak, możecie powiedzieć na przykład, na którym etapie Wam się podobało, a kiedy przestało na przykład podobać, bo ja szczerze mówiąc jestem średnio zadowolona z efektu. No ale zobaczymy, przejdźmy do podsumowania, jak mi się pracowało z tymi kosmetykami. No to tak, zacznijmy od bazy. Baza ma takie wykończenie lekko silikonowe. Nie ma koloru i szczerze mówiąc bardzo źle mi się blendowało i cienie nie chciały mi się łączyć, mimo że znam te cienie bardzo dobrze, bo ja ich systematycznie używam, a nie mogłam uzyskać właściwie takiego blendu, jakbym chciała, tak? Dlatego mówiłam, że wyszedł mi bardziej cut crease niż smoky, które planowałam, no ale właśnie ze względu na to, że bardzo źle mi się pracowało na tej bazie. Myślę, że ona by mogła się nadawać na przykład po prostu jako baza pod pigmenty, ale nie jako baza po prostu pod cienie, bo się wtedy źle blenduje. Po prostu, najzwyczajniej w świecie się źle blenduje, więc nie wrócę, znajdzie pewnie nowy dom, bo szkoda, żebym po prostu leżał u mnie, bo ja mam swoje ulubione bazy pod pigmenty i ta raczej do nich nie będzie należeć, jeszcze ją sprawdzę, ale nie sądzę. Dalej, jeżeli chodzi o cienie, no to znam, kocham, uwielbiam, tak? Żółty od Mio, maty z Glam Shopu, multichromy z Glam Shopu. Tak, ta mucha nadal lata, przepraszam. No, bezczelna po prostu, no. Nie mam zwierząt, to mucha mi wchodzi do kadr. Dobrze, przechodzimy dalej. Dalej był ten przeklęty tusz do rzęs, którego nie mogę teraz znaleźć. O, jest! Tak, ten tusz do rzęs naprawdę utrudnił mi zadanie, bo makijaż byłby lżejszy, zdecydowanie bym nie musiała robić kreski, żeby zakryć to, jak mi posklejał rzęsy. On bardzo, bardzo wydłuża, natomiast rozprostowuje skręt oraz skleja. Absolutnie nie polecam, może komuś u mnie w pracy się na przykład sprawdzi, ale mi absolutnie nie. Co ciekawe, ponieważ ja ten taki pękaty Sensational w swoim czasie całkiem lubiłam, on nie był zły, całkiem nieźle mi utrzymywał skręt. Ten po prostu nie minęło 10 minut i rzęsy zrobiły. No ale ja mam rzęsy leżące i u mnie po prostu bez zalotki w ogóle nie ma opcji, żeby jakikolwiek tusz podkręcił mi rzęsy, a z zalotką rzadko który trzyma mi ten skręt. Więc dla mnie błogosławieństwem jest lifting rzęs, no ale niestety nie zawsze, nie mogę go robić za często, także nie, bo widzę, że moja kondycja rzęs spada zdecydowanie po liftingu. No ale tusz, tak jak mówiłam, nie był warty na pewno 70 zł, 35, które za niego zapłaciłam, również nie, ponieważ jak wiecie, ten ze Stars from the Stars Galaxy kosztuje naście i jest 1000 razy lepszy niż ten, bo ten mi robi efekt sztucznych rzęs bez sztucznych rzęs, a ten mi robi efekt sklejonych, prostych, leżących rzęs. Nie polecam zdecydowanie. Ale oczywiście, jeżeli Wam się sprawdza, spoko, tak? Jeżeli macie rzęsy, które nie opadają, no to myślę, że może się sprawdzić, bo on ładnie wydłuża, tak? Jak się weźmie, zastosuje grzebyczek, ten z Inglota, taki metalowy, żeby go wyczesać, to wygląda w miarę, tak? Ale no nie jest to ewidentnie efekt, na którym mi zależy. Dalej był podkład. Podkład. Ja nie będę robić testu długotrwałości, chociaż już widzę, że on już wygląda źle. Bo już mi wszedł z bruzdy nosowo-wargowe, na brodzie już nie dość, że wszedł tą zmarszczkę, to jeszcze tam się zważył. Widzę, że on mi się już tutaj na nosie zaczyna ważyć, więc dobrze, że dałam te brokatowe piegi, bo po prostu ja myślałam, że to będzie fajny, rozświetlający zamiennik Liren Eco. Absolutnie to koło Liren Eco nawet nie leżało, tak? Liren Eco ma bardzo dobre krycie, takie średnie plus, ten lekkie do średniego max. Dwa, Liren Eco utrzymuje mi się spokojnie 8 godzin, tak? Idealnie, naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ten zasadniczo już po godzinie, dwóch wygląda fatalnie.
fatalnie, absolutnie fatalnie, więc tak, on pójdzie do mieszanki na ciało, nie polecam go, jeszcze do tego właśnie mocno ciemnieje, a kolory też nie są najjaśniejsze, bo tak gama kolorystyczna jest naprawdę słaba. No, Liren Eco miał chyba 5 albo 6 kolorów, a ten ma tylko 3, więc tutaj też warto podkreślić, więc nie ma sensu się na niego szykować. Odradzam Wam, po prostu odradzam. Chyba że macie skórę suchą, to wtedy myślę, że on może dobrze wyglądać i macie taką trochę ciemniejszą karnację, to ok. Natomiast do skóry tłustej, mieszanej absolutnie nie, bo ja mam mieszaną i on po prostu no, się waży, włazi w każdą możliwą zmarszczkę. W ogóle człowiek się dowiaduje o zmarszczkach, których pojęcia nie miał, że one istnieją, tak? No absolutnie nie polecam, jest fatalny. Dalej, no kredkę z lamel znam, rzęsy z Hebe, to tak jak Wam mówiłam, są na turbo cieniutkiej żyłce, więc gdyby ten tusz nie zrobił koszmaru, to nawet nie musiałabym robić kreski. No jestem z nich zadowolona, są leciutkie, ja w ogóle ich nie czuję, absolutnie w ogóle, tak? Mam nadzieję, że nie, no będę się zmywać, to będę wiedzieć, że muszę zdjąć rzęsy. Aktualnie zejdą razem z płatkiem, będzie takie o, bo tak to zawsze sobie odklejam, a potem dopiero przykładam płatek, ale tak pewnie znając życie, pójdę się zapomnę i zejdą z płatkiem. Dalej, co było? Pudry. Był puder ten z Hean HD Photo, który już ma napisy zdarte, bo tak długo czekał na swój czas. No, rozjaśnia. Więc jeżeli ma się przyciemny podkład, to myślę, że może się sprawdzić. Ładnie wyblurował. Jeszcze sprawdzę go, zanim opublikuję ten film, jak utrzymuje mat. Bo tutaj ja wiem po prostu, że ten podkład się nie utrzymuje. Myślałam, że może mu to ten puder pomoże, ale z moimi sprawdzonymi pudrami się nie sprawdza. Więc jeszcze sobie sprawdzę po prostu ze sprawdzonym podkładem ten puder i Wam dam znać w opisie, albo tutaj w ogóle napis Wam rzucę, czy on przytrzymuje mat, czy też nie. Bo mówię, na chwilę obecną jedyna wada, jaką dostrzegam, to, że on trochę rozbiela. Troszeczkę, ale jednak warto to, na to zwrócić uwagę, że może taka sytuacja zaistnieć. Jest bardzo drobno zmielony, malutkie opakowanie, więc fajne na podróż. Myślę, że mógłby się sprawdzić nawet pod oczami. Też Wam dam znać, czy pod oczami się sprawdza. Ten puder rozświetlający z Hean Everglow, jest już wszystko jest uwalone od pudru, ładnie wygląda na bokach twarzy. Są one takie fajnie świetliste. Troszkę też jakby rozjaśnione, ale on ma kolor, tak? On ma beżowy kolor. Więc tak, ładnie, naprawdę ładnie wygląda, myślę, że chętnie go będę używać. Na chwilę obecną zużywam ten z Ibry, więc ten trochę poczeka, aż go zużyję, ale muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda na bokach twarzy, że mogę go, myślę, podlecić. Rozświetlacz z Ingrid, no bo już znamy, wiemy, że go uwielbiam, jak widzicie, nawet sobie poradził na przypudrowanym podkładzie, więc rozświetlacz z Ingrid, ten syrenkowy, trzeba z nim ostrożnie, bo on naprawdę daje blask z kosmosu, a ja go naprawdę mocno wpracowałam w pędzel, bo wiedziałam, po prostu już go raz używałam i po prostu zrobiłam sobie takie plamy z folii aluminiowej, dosłownie, tak? Ja wyglądałam po prostu, jakbym była wykonana z metalu na tych kościach policzakowych, autentycznie. Więc ja go pewnie wrzucę do mieszanki na ciało, bo nie podoba mi się ten efekt. Jest nawet jak na mnie, a jestem naprawdę sroką, jest za mocny. Stosowałam go też na ciało, więc muszę go mocno właśnie rozpracować, żeby on też na ciele dobrze wyglądał. Więc no naprawdę, to jest takie, no folia aluminiowa, to jest naprawdę folia aluminiowa. Dla mnie to już trochę too much. Mimo, że naprawdę kocham glow, wiecie dobrze, ale tutaj on jest dla mnie nieprzewidywalny, no i też nie jest już dostępny stacjonarnie w Rossmanach, a no, zamawianie go przez internet, no to kończy się właśnie tak. Bo mówię, Contigo, mimo że on był zaklejony, owinięty w folię, to i tak się rozczas, więc no trudno. Dalej, co mieliśmy? Ten tusz do rzęs zielony, muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie. Kolor nadal troszeczkę widać, on jest za bardzo subtelny, bo ja go dałam na czarną maskarę, ale ma pigmentację, naprawdę ma pigmentację, na żywo to widzę, tą nutę zieloną. Też wydawało mi się nawet, że ładnie by podkręcał, bo ma takie, ma tą szczoteczkę taką niesymetryczną. O, tak widzicie, z jednej strony jest gładka, a z drugiej ząbkowana.
Więc jeszcze go będę sprawdzać, bo jest ciekawy, naprawdę ciekawy, też fajny kolor. Więc no, ja mam ten emerald kolor, czyli ten zielony. No muszę powiedzieć, że całkiem ciekawy, no i ma mocny pigment, więc... A nie był drogi, bo to kosztowało mnie 11 zł. No już sezon wakacyjny skończył, mamy jesień, więc już raczej kolorowych maskar nie używamy. Ale jakby była w przyszłym roku na lato, myślę, że całkiem spoko. Chyba, że wy używacie jesienią i zimą kolorowych maskar, darcie i znajdźcie w komentarzach. Przepraszam, już zmęczenie, jest późno, a jeszcze mam jeden film przynajmniej do nagrania. Dobrze. Eyeliner złoty z Golden Rose, to już wam mówiłam. Rzeczy do brwi mówiłam. Czy coś jeszcze? A, został ten olejek. Tak jak mówiłam, pomadkę ściągnęłam. Olejek sam nałożony na usta wygląda ładnie. To jest taki troszkę lepsiejszy kolor moich ust. No, błyszczy się bardzo. Jestem z niego zadowolona. Ma przyjemny zapach. Smaku nie ma, więc okej. Znaczy nie ma szczególnego jakiegoś smaku, tak jest przeciętny po prostu. No ale ładnie nawilża usta. Bardziej mi się w sumie podoba ten olejek niż ten z Glam Shopu, jakbym miała wybierać. No i to będzie wszystko, no bo mgiełkę już też wam w jakimś filmie pokazywałam. No, bo korektor znaliśmy. No, to by było na tyle. Przepraszam, tak się gapię, ale właśnie mam tu totalny syf na tym biurku. Wy nie chcecie wiedzieć, jak tutaj wygląda. No ale mam nadzieję, że makijaż mimo wszystko wam się podoba. Że chociaż jakieś elementy was zainspirują, bo mówię, w tej chwili jest trochę za dużo wszystkiego, trochę mnie poniosło, ale to właśnie przez to, że poszło wiele rzeczy nie po mojej myśli, no i przez to też ten film jest długi. To tak, ja wypijam do końca herbatkę i biorę się za następny film. A wy dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych kosmetyków mieliście, czy jeżeli chcecie, żebym coś przetestowała, to śmiało piszcie. Najlepiej jakby to były polskie marki, no bo szczerze mówiąc, ja już jestem zmęczona tymi zagranicznymi, bo wiecznie mnie rozczarowują. A polskie jakoś tak systematycznie mnie pozytywnie zaskakują. No i to będzie wszystko na dziś. Oczywiście jak nie macie pomysłu na komentarz, to oczywiście jakaś emotka. Pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to warto wcisnąć ten czerwony przycisk i dzwoneczek najlepiej, chociaż ostatnio powiadomił YouTube nie wysłał przy ostatnim makijażowym filmie, więc jeśli go nie widzieliście, to go wam podlinkuję tutaj. O, tutaj tak... Gdzieś tu wam go podlinkuję. To wtedy testowałam paletę Mio. No niestety, no jestem małym kanałem i no YouTube robi mnie często w konia, a filmy pojawiają się dwa razy w miesiącu, no bo co 2 tygodnie w czwartki około 18-19. Dobrze, kochani, wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło, ściskam was mocno, dbajcie o siebie i do następnego. Pa, pa!